Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie trzeci odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmin 1. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania, komentowania i subskrypcji mojego kanału. W tym odcinku oczyścimy sobie nasz dom wiedźmiński, dom Kermoren, z niedobitków, bandytów, którzy jeszcze zostali i gdzieś tam się kręcą. I następnie wyruszymy w świat, aby dowiedzieć się, kto dokładnie stał za napadem właśnie na nasz dom, kto dokładnie zorganizował ten napad. No i rozkręci się już fabuła gry. Tutaj jeszcze porozmawiamy z Lambertem. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Bywaj. Dokładnie, tak się stanie. Pomścimy Leo. Ale to w późniejszych odcinkach. Póki co mamy tutaj inne sprawy na głowie. Musimy na przykład jeszcze zrobić lekarstwo dla Triss. Dobrze, i teraz zajmiemy się resztkami bandytów. Tu sobie pozbieramy przedmioty, mamy tutaj jedzenie. W niewielkim stopniu regeneruje utracone punkty zdrowia w walce. Oczywiście najlepsze są eliksiry, jak na przykład jaskółka. I tutaj idziemy sobie tędy. Już tam leci jakiś bandzior. Gin, sukinsynu! Dobra, następny. Dobra, można ich przeszukiwać już. Jest kolejny bandyta. Dobrze, zobaczmy sobie, co tutaj mamy w skrzyni. Nieznany eliksir jakiś. Dobra, tam widzę kolejnych dwóch. Będziesz kwicał jak wieprzek. Tam jest chyba już ostatni. Wszyscy bandyci. I teraz musimy poszukać składników, żeby zrobić lekarstwo dla Triss. Przeszukamy sobie oczywiście wszystkie możliwe skrzynie.
pokój wieczorny. Tu chyba znajdziemy jakiś składnik. Zobaczmy sobie tutaj, co jeszcze jest, czy jest coś do zabrania, przeszukania. Tu jest jeszcze jakaś szafka, jest piwo. Aż nadszedł mnie smak, żeby się napić. Tu mamy złoto, znaczy pieniądze po prostu. Jeszcze tutaj ten pokój. Tutaj jeszcze zerkniemy. Dobrze, schodzimy na dół. Chyba teraz będziemy rozmawiali z Wesemirem. Ciężko było. Na górze spotkałem kilku maruderów, ale nie sprawię już problemów. Nie wiem, czy dalibyśmy sobie radę z przerazą bez twojej pomocy. Niestety splądrowali laboratorium, wynieśli prawie wszystko. Gdyby Triss nie musiała walczyć z Zavollą, pewnie zdołałaby uratować chociaż część. Ale sprzęt nie jest najważniejszy. Może gdybym poszedł z Triss, mógłbym zatrzymać Zavollę. Bez twojej pomocy przeraza mogłaby dopaść któregoś z nas. Dobrze się spisałeś. Weź te zbroje i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Bywaj. Witaj ponownie. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Tak? Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Dobrze, no to idziemy oskurować przerazę w takim razie. I będziemy mieli ostatni składnik, żeby zrobić lekarstwo dla Triss. Tutaj sobie leży przeraza. O, jeszcze zobaczymy, co jest tutaj w beczce. Jakieś tam drobne przedmioty.
Dobrze, i teraz zrobimy sobie lekarstwo dla Tris. I gotowe. Tak? Bywaj. Dobrze, tutaj nie ma dodatkowej opcji dialogowej. To teraz idziemy dać lekarstwo Tris na górę. Tutaj sobie zapiszę grę. Dobrze, i dajemy Tris lekarstwo. Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Nie mamy czasu do stracenia, Tris. Ruszajmy jak najszybciej. Masz rację. Daj mi chwilę. Muszę się spakować. Spotkamy się na pogrzebie. Teraz jeszcze musimy pochować Leo. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen, chyba że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Tris, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Tris. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia.
Karolino, jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Hm? Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Alvin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz, do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś. Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! Dobra, udało się. Co to było? Ani chybi magia. To bestia! Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayred. Czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co cię tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Bywaj. Dobrze, w tym odcinku to już będzie na tyle. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam do oglądania innych moich filmów. Dziękuję bardzo.